Jeśli właśnie kupiłeś lub złożyłeś nowy komputer, na pewno potrzebujesz na nim systemu operacyjnego. W tym filmie przedstawię Ci opcję, z której sam korzystam już wielokrotnie, ale powiem też o tych niebezpiecznych drogach uzyskania klucza aktywacyjnego, których lepiej unikać za wszelką cenę. Tak więc zachęcam do uważnego słuchania. Z tej strony Paweł, a ty oglądasz kanał Techmania HD. Zaczynajmy! W dzisiejszych czasach kupując laptopa w markecie otrzymujemy produkt już z zainstalowanym i aktywowanym systemem Windows. Jednak profesjonalne komputery przenośne czy maszyny, które sami składamy, wymagają własnoręcznej instalacji systemu operacyjnego oraz zakupu specjalnego klucza niezbędnego do jego aktywacji. Instalacja Windows 10 jest bajecznie prosta. Problemem jest tylko klucz aktywacyjny, który w wersji Home kosztuje 629 zł, a w wersji Pro blisko 1100. Raczej każe się zgodzić z tym, że jest to dość drogo i wcale nie dziwi fakt, że tak wiele osób szuka tańszej alternatywy, lub nawet darmowej. No bo przecież nie ma co się oszukiwać. Od wielu lat w sieć można było pobrać aktywatory czy generatory kluczy z systemu Windows i nikogo to nie dziwiło. Działały one sprawnie i to jedyne co się liczyło. Wtedy osoby tworzące takie mini programy chciały zapewne wyzwolić ludzkość i pomóc w poszerzeniu ogólnodostępnego dobra nawet tym których nie było stać na zakup systemu wersji pudełkowej. Szczytne czy nieszczytne, było to po prostu piractwem. Tak się sprawy miały przez ostatnie 20, 15, a nawet 5 lat, lecz w ostatnich czasach sporo się zmieniło. Dzisiaj takie generatory kluczy czy aktywatory są zwyczajnymi programami szpiegującymi. Instalując taki mini programik narażamy się na ogromne ryzyko utraty danych, wycieki zapisanych haseł w przeglądarce, czy nawet kompromitujemy to, co robimy na komputerze. Skuszenie się na link mówiący o darmowej aktywacji systemu jest błędem jak wpuszczenie konia za bramę trojańską. Wiele lat temu nie było potrzeby, aby się tak martwić, skoro i tak większość grała tam jedynie w pasjansa. Dzisiaj jednak przy pomocy komputerów zarządzamy swoim rachunkiem bankowym, kontem telefonicznym opłacamy rachunki czy dokonujemy zakupów internetowych i naprawdę, teraz hakerzy mają co kraść, a instalacja takiego darmowego aktywatora jest tylko proszeniem się o poważne kłopoty, których naprawdę nie chcesz później odkręcać. Jeżeli jest to pierwszy raz, kiedy wpadasz na mój kanał, to tylko zerknij, czym się tu zajmuję. Pokazuję jak ulepszać laptopy, budować i podkręcać komputery, ale też po części omawiam kwestię software'ową. Innymi słowy, od ponad 20 lat mam do czynienia z komputerami, ale to dopiero ostatnio trafia do mnie więcej zapytań i problemów związanych z wirusami, trojanami, kilogerami czy nawet przekierowaniami stron, które właśnie są skutkiem tego, że ktoś się właśnie skusił na taki darmowy aktywator. Kiedyś korzystanie z tego typu pirackich rozwiązań było tylko kwestią sumienia, bo tak naprawdę nie wiązało się to z żadnymi konsekwencjami. Dzisiaj nie jest to tylko kwestią tego, czy, czy wypada tak robić, czy nie, ale jest już realnym zagrożeniem użytkownika i naprawdę trzymajcie się od tego z daleka. Nieważne, jak kusząco strona by nie wyglądała, to gra po prostu nie jest warta podejmowania takiego ryzyka. Dobrze. Ale co w takim razie mielibyśmy zrobić? Tutaj z pomocą przychodzą miejsca, w których można zakupić o wiele taniej aktywację pochodzącą bezpośrednio od Microsoft. Czasami może to być klucz używany wcześniej z laptopem, który uległ jakiemuś zniszczeniu, no bo przecież każdym może się zdarzyć czasem mały wypadek, a przecież system nie był temu winny. Aczkolwiek w większości przypadków możemy kupić klucz, który był zakupiony hurtem w tysiącach przez jakąś dużą korporację. Skoro nie są ani nie będą te klucze nigdy używane, to przecież można je odsprzedać, i tu z pomocą przychodzi taka stronka, chociażby jak GVG MOL. Tych, którzy słyszą o niej pierwszy raz, pragnę uspokoić, bowiem jest to dojrzała platforma, z której skorzystały już setki tysięcy osób przez ostatnie 5 lat. Jest ona nawet w większości spolszczona i można na niej kupić o wiele taniej nie tylko aktywację systemu operacyjnego, ale także klucze do gier, a nawet inne popularne oprogramowanie. Chociażby takie jak cały pakiet Office'a. No ale my dzisiaj skupiamy się na Windowsie, tak więc już pokazuję wam, jak to działa. Mam tutaj swoje konto, na które się już zaloguję, ale jeśli go nie masz, to wystarczy w kilku szybkich krokach się zarejestrować. Wpisuję w wyszukiwarce Windows 10. No, trochę za dużo tych wyników, to dopiszę jeszcze słowo Pro i już mamy podane na tacy to, co najlepsze. Po lewej stronie jest wersja Retail, czyli zwykła wersja sklepowa. Po prawej wersja OEM. Czyli taka sama, która jest dołączana do komputerów kupowanych razem z systemem. Ta nam w zupełności wystarczy. Mamy tutaj potwierdzenie, że jest to wersja globalna, co oznacza, że zadziała ona także z polską wersją Windowsa. Gdy wszystko się zgadza, klikamy przycisk Kup teraz. No i choć te 58 zł to i tak mało w porównaniu do tego, co zapłacilibyśmy normalnie w sklepie, to w sieci znalazłem kod promocyjny na obniżenie ceny jeszcze o dodatkowe 20%. Wpisuję więc tu po prawej stronie kod TM20, klikam Zastosuj i już cena kupna spadła. Klikam przycisk Przejdź do kasy i wybieram formę dla siebie najwygodniejszą, którą w moim przypadku jest PayPal, ale można też użyć zwykłej karty płatniczej. W obydwu przypadkach nasz zakup będzie pośredniczony i chroniony przez system PayPal. Ten co prawda pobiera niewielką opłatę za usługę, ale daje nam gwarancję dostarczenia działającego i w pełni sprawnego klucza. Loguję się, płacę, po czym otrzymuję informację, że zamówienie zostało pomyślnie utworzone. Teraz wystarczy na głównej stronie najechać na swój profil i przejść do zakładki Moje zakupione zamówienia. Tutaj widzę, na jakim etapie realizacji jest to ostatnie. Zwykle trzeba chwilkę poczekać na weryfikację danych i zaksięgowanie wpłaty, ale bez obawy, nie trwa to długo. Po odświeżeniu strony widzę, że mogę już odsłonić klucz. Jeśli się przyjrzycie na czas, to możecie zauważyć, że zweryfikowanie zajęło zaledwie 3 minuty i 20 sekund. Zakupiony klucz tutaj oczywiście zasłonie z wiadomych przyczyn, ale sprawdziłem go i działa on prawidłowo. Jak widzicie, proces ten jest naprawdę bezbolesny i nie naraża nas na wszelkie przykrości, gdybyśmy chcieli kombinować jakąkolwiek inną drogą. Dodatkowo, klucze zakupione w tym serwisie nie były nigdy używane, przynajmniej mi się taki nigdy nie trafił. W przypadku innych serwisów już kilkakrotnie zdarzyło mi się otrzymać klucz używany, który trzeba było dodatkowo aktywować drogą telefoniczną, co potrafi zająć se dwa dodatkowe kwadranse. W każdym razie, jeśli masz już zainstalowany system, to wystarczy wpisać zakupiony klucz, co w pełni aktywuje wszystkie jego funkcje. Jeśli nie masz jeszcze Windowsa na swoim komputerze, to poniżej w opisie pozostawię link do pobrania legalnego narzędzia instalacyjnego prosto od Microsoft, dzięki któremu sprawnie wykonasz instalację. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, bardzo proszę, pozostaw po sobie chociaż tą łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. A może znasz kogoś zainteresowanego tematem. Jeśli tak, koniecznie wyślij mu linka. Natomiast jeśli masz jakiekolwiek pytania, jak zwykle możesz je zadać w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem ja się z tobą już żegnam i zapraszam do następnych nagrań. Trzymajcie się. Hej!